Będzie to pytanie skierowane do prezesa Rady Ministrów, a odpowiadać będzie z upoważnienia prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pan Maciej Wąsik. Pytania zaś będzie zadawać pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska i pan Tomasz Siemoniak. Ja będę sama. Sama, tak? To w takim razie pani poseł, obydwa pytania. Bardzo proszę, Klub Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, po raz kolejny pytamy i oczekuję jasnej odpowiedzi, tak lub nie, czy polskie służby specjalne zakupiły system Pegasus, czy też nie. Przypomnę, gościem zespołu śledczego do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, wiem, że pan minister zauważył ten zespół, nawet dzisiaj na Twitterze, rozumiem, szanuję. Naszym gościem był pan pułkownik Grzegorz Reszka, były szef służby wywiadu, kontrwywiadu wojskowego i mówił na temat tego systemu tak. To jest system szpiegowski, najogólniej rzecz mówiąc, umożliwiający całkowity wgląd system operacyjny i kontrolę systemu operacyjnego stosowanego w smartfonach. Daje możliwość aktywnego wykorzystania istniejącej funkcji w danym systemie dla pozyskania informacji i dla niektórych jest traktowany jako broń. Służy do agresywnego, aktywnego nie tylko pozyskiwania informacji, ale również informacji, które znajdują się na urządzeniu, czyli na telefonie. Daje możliwość rozszerzonych funkcji i tak naprawdę, co równie ważne, jest absolutnie niewykrywalny i ma możliwości autodestrukcyjne w momencie, kiedy ma być traktowany jako niewidoczny. Co prawda państwo zapewnialiście Polaków, że nikt, kto jest uczciwy, nie ma się czego bać, czyli że wszyscy uczciwi, nawet jeżeli będą kontrolowali przez ten Pegasus, to przecież nic się nie dzieje. Niemniej od dłuższego czasu pytają, czy ten system Pegasus w Polsce funkcjonuje, czy nie. Nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, tak czy nie. Zasłaniacie się państwo uspokajaniem, że przecież nikt uczciwy nie ma prawa, nie ma powodu do tego, żeby się bać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź. Pani marszałek, Wysoka Izbo, odpowiadając na to pytanie, muszę podkreślić, że na to pytanie odpowiadaliśmy wielokrotnie. Nigdy w taki sposób, jak zacytowała tutaj pani poseł Kluzik-Rostkowska, nie odpowiadałem na to pytanie, ani minister koordynator. I niestety muszę pani poseł odpowiedzieć w taki sposób. Formy, metody i techniki pracy operacyjnej stanowią tajemnicę państwową i nie możemy na tej sali mówić o żadnych szczegółowych formach, metodach i technikach pracy operacyjnej. Prawo w postaci ustawy o ochronie informacji niejawnej zabrania nam tego. Dlatego proszę nie podżegiwać mnie do złamania tej ustawy, pani poseł, i proszę mojej odpowiedzi nie traktować ani jako potwierdzenie, ani jako zaprzeczenie. Osoby, które łamią w Polsce prawo, nie mogą znać możliwości operacyjnych służb specjalnych. Stanowią dlatego te możliwości operacyjne tajemnicę strzeżoną przez służby. I chciałem podkreślić i uspokoić panią poseł, że polskie służby działają na podstawie i w granicach prawa. Każda forma kontroli operacyjnej, czyli wejścia, nazwijmy to, w prywatność osoby kontrolowanej, jest pod kontrolą prokuratora generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie. I chciałbym panią poseł uspokoić, że zawsze tak będzie, dopóki będziemy kierować służbami, choć różnie to bywało niegdyś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani poseł zada pytanie dodatkowe w tym punkcie. Bardzo proszę. Panie ministrze, korzystam z prawa do zadania pytania dodatkowego. Czyli jak mam rozumieć, bo jakby oprócz Pegasusa w polskim prawie, jeżeli państwo macie podejrzenia co do jakiejś osoby, to za zgodą sądu można sprawdzić wszystko, co ma w swoim smartfonie. W zasadzie te wszystkie funkcje, co do których jest opisywany Pegasus, są możliwe. Czy ja mam rozumieć, bo jednak to, że państwo nie zaprzeczacie, każe przypuszczać, że ten system w Polsce istnieje, czy
Czy pan, panie ministrze, jest nie w stanie zapewnić, że mimo, że państwo możecie mieć taki system, to w każdej sytuacji, w której postanawiacie jakiegoś obywatela sprawdzić, korzystacie z tej drogi prokurator, sąd i nie ma mowy o sytuacjach, w których korzystacie z tego Pegasusa z pominięciem prokuratury i sądu? To jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, dochodziły do nas również bardzo niepokojące informacje, że ten system, który nie jest systemem polskim, jest audytowany raz na jakiś czas na zewnątrz. I tu już wchodzimy w sferę zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym powtórzyć odpowiedź na moje pytanie. Ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Nie mogę odpowiadać na żadne pytanie dotyczące technik pracy operacyjnej służb. Jest to rzecz oczywista. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że każde działanie, które mieści się w kontroli operacyjnej, a jest to opisane w ustawach o służbach, w przypadku CBA jest to bodajże artykuł 17, można tam dokładnie przeczytać, co stanowi kontrolę operacyjną, odbywa się za zgodą prokuratora generalnego i sądu, pod kontrolą prokuratora generalnego i sądu i sąd i prokurator generalny otrzymuje po każdej kontroli informację stosowną, taką jaką przewiduje ustawa. Polskie służby działają w ramach i na podstawie przepisów prawa.